Jest wiele fascynujących postaci w historii świata, które warto poznać bliżej i głębiej zapoznać się z ich działalnością. Mnie zafascynował Paweł Starsu. Przez wiele lat odkrywałem jego ślady. Jest on niby powszechnie znany, dla niektórych trochę kontrowersyjny, autor pism, które znalazły się w kanonie Nowego Testamentu. Ale jak wielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo jego postawa i działalność wpłynęły na losy historii tego świata? Jak bardzo to, co głosił, łamało mentalnościowe bariery ludzi mu współczesnych, prowadząc do pojednania świata sprzed i świata po jednym z największych wydarzeń w historii ludzkości – śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Paweł Starsu. Pojednanie światów. W swoim świecie. Antiochia Syryjska. Dzisiejsza Antakya, położona w granicach Republiki Tureckiej, w pobliżu granicy z Syrią, jakieś 500 km na północ od Jerozolimy. 150 tysięcy mieszkańców, a prawie wszyscy to muzułmanie, przynajmniej nominalnie. W pierwszym wieku naszej ery powstała tu jedna z najbardziej prężnych wspólnot chrześcijańskich. Uformowali ją uciekinierzy z Jerozolimy po pierwszych prześladowaniach, jakie dotknęły wyznawców Chrystusa. Sam święty Piotr jakiś czas spędził w Antiochii. Tutaj był biskupem Ignacy, męczennik, który w Rzymie oddał swe życie za wiarę. Tu urodził się i kształcił Jan Chryzostom Złotousty, patriarcha Konstantynopola. Stąd na misję zostali wysłani przez lokalny kościół Barnaba i Szaweł. Stąd chrześcijaństwo, za przyczyną tych dwóch misjonarzy i zapewne wielu innych, których losów nie znamy, ruszyło na podbój ówczesnego świata, określanego przez Limes Romanus, granicę Cesarstwa Rzymskiego. Z Antiochii pochodził także Łukasz, uznawany za autora dwóch ważnych dzieł – Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich. Te dzieje opisują początki Kościoła oraz działalność naszego bohatera, Pawła Starsu. Zanim Paweł został gorliwym głosicielem nauki Chrystusa, musiał przejść długą drogę, a nie była to wcale droga łatwa. Wszystko zaczęło się w mieście Tars, w pewnej żydowskiej rodzinie. Tars leży w Cylicji, obecnie w granicach Republiki Tureckiej. Ja jestem Żydem i obywatelem Tarsu, znacznego miasta w Cylicji. W Tarsie nie jest łatwo odnaleźć coś sprzed 2000 lat.
środku miasta stoi brama nazwana Bramą Kleopatry. Ponoć to właśnie tutaj miał miejsce jej romans z Markiem Antoniuszem. Tu krzyżowały się drogi z zachodu i wschodu. Z Grecji docierała kultura i sztuka. Z Rzymu prawo. Ze wschodu karawany przywoziły korzenie, przyprawy, jedwab, a także astrologię, magię i tajemnicze kulty z dalekiej Azji. Ksenofont, grecki wódz i pisarz, nazwał Tars miastem wielkim i szczęśliwym. Niedaleko stąd są jeszcze resztki antycznego teatru i fragmenty krytego portyku. Trochę resztek starożytności udało się zachować w lokalnym muzeum. Studnia świętego Pawła. Wszystkie pielgrzymki przybywające do Tarsu nawiedzają to miejsce. Tu przywołują jego postać i wspominają historię jego życia. Na wschód od miasta wije się rzeka Kydnos. Fragment przęsła starożytnego mostu przywołuje jej świetność sprzed wieków. Dziś trudno uwierzyć, że był tu kiedyś jeden z najruchliwszych portów śródziemnomorskich. Statki docierały kanałem łączącym Tars z morzem. Obecnie miasto Mersin, położone ponad 20 km na wschód, przejęło rolę portu. Rzeka Kydnos dziś nie wygląda groźnie. Jednak w 333 roku o mało nie okazałaby się zgubną dla Aleksandra Wielkiego. Ten wódz i zdobywca, przebywszy Anatolię na czele swej potężnej armii, zatrzymał się w tej okolicy i kuszony orzeźwiającą wodą rzeki, wziął w niej kąpiel. Następnego dnia miał wysoką gorączkę. Prawdopodobnie dostał ataku febry i niewiele brakowało, aby tu zakończył swój zwycięski marsz z Macedonii. W oddali widać pasmo gór Antytaurus, stanowiące jakby naturalny mur obronny, zamykający urodzajną równinę cylicyjską od północy. W kierunku południa równina otwiera się ku morzu. To głównie z tej strony dociera do Tarsu bogactwo starożytnego świata. Pierwszą osadę założyli tu Hetyci, jakieś 1400 lat przed naszą erą. Ich główne terytorium rozciągało się poza górami Taurus, na wyżynie anatolijskiej. Później od morza przybyły do Cylicji inne ludy. Panowali tu Asyryjczycy, Macedończycy i Seleucydzi. W I wieku nawet Ormianie dotarli na te tereny pod wodzą swego króla Tigranesa. W roku 64 przed Chrystusem miasto, będące już częścią Cesarstwa Rzymskiego, zaznało wreszcie pokoju. Zostało stolicą rzymskiej prowincji Cylicja. Do bezpiecznego portu przypływały statki z różnych zakątków Morza Śródziemnego. Miasto kwitło. Porównywano je nawet do Aten i Aleksandrii. Według starożytnego geografa Strabona mieszkańcy mieli pasję do filozofii i upodobanie w nauce. Dwóch Tersyjczyków, Apollonos i Chryzyp, miało spory wkład w stoickie pojmowanie świata i rozwój tego nurtu filozofii. Inny Tarsyjczyk, Athenodoros, był nauczycielem Oktawiana, który został panem Cesarstwa Rzymskiego i przybrał imię August, czyli wyśmienity. W takim oto Tarsie, w rodzinie żydowskiej, między rokiem 2 a 10 narodził się chłopiec. Nadano mu imię Szaul, wymawiane po polsku jako Szaweł, imię pierwszego króla Izraela. Po hebrajsku Szaul znaczy upragniony. Jak nazywała się rodzina, w której urodził się Szaweł? Jak jego przodkowie znaleźli się w Tarsie? Święty Hieronim, żyjący na przełomie IV i V wieku, tłumacz Pisma Świętego z greki i hebrajskiego na łacina,
Twierdzi, że rodzice Szawła pochodzili z północnej Galilei. Jako jeńcy trafili do Tarsu. Potem uzyskali wolność. Ten dom pochodzi z czasów o wiele późniejszych. Ale dom rodzinny Szawła mógł wyglądać całkiem podobnie. Tak czy inaczej, są teraz Żydami z diaspory, czyli mieszkającymi poza Palestyną, poza ziemią obiecaną. W całym Cesarstwie Rzymskim żyło wtedy około 5 milionów Żydów, z czego 2 w Palestynie, a cała reszta w rozproszeniu. W rodzinnym domu mówi się po grecku, tak jak mieszkańcy ówczesnego Tarsu. Modlitwy odmawiane są zapewne w narodowym języku Żydów, po aramejsku lub po hebrajsku. A zatem młody Szaweł dorasta w tradycyjnej rodzinie żydowskiej, w otoczeniu antycznej kultury greckiej. Dzisiaj każdy w tak zwanym cywilizowanym świecie posiada paszport lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość. Każdy jest obywatelem jakiegoś państwa. Każdy musi być gdzieś zarejestrowany. W pierwszym wieku naszej ery także istniało coś w rodzaju dokumentu tożsamości. Był to odpis aktu urodzenia zwany testatio w formie 2 glinianych tabliczek związanych sznurem. Ja jestem obywatelem rzymskim. Szaweł co najmniej kilkakrotnie podczas swoich podróży powoływał się na ten odziedziczony po ojcu przywilej. Obywatelstwo można było otrzymać za zasługi dla cesarstwa. Albo po prostu kupić po latach lojalnej służby, jak na przykład czynili to oficerowie. Zdarzało się, że imperator nadawał obywatelstwo wszystkim mieszkańcom danego miasta w uznaniu jego zasług dla imperium. Być może właśnie w taki sposób przodkowie Szawła uzyskali obywatelstwo rzymskie. Niewątpliwie był to przywilej. Wtedy tylko około 10% mieszkańców całego imperium szczyciło się posiadaniem statusu obywatela. Fakt, że Szaweł miał ten status, odegrał znaczącą rolę w jego karierze. A były i takie momenty, kiedy dzięki temu ocalił swoje życie. Pobożni muzułmanie modlą się 5 razy dziennie w meczecie, takim jak ten w Tarsie, albo tam, gdzie ich pora modlitwy zastanie. Zwracają się zawsze w kierunku Mekki. Modlą się do Allaha, Boga jedynego, oddając Mu pokłony i recytując wersety z Koranu. Zarówno Żydzi, jak i muzułmanie powołują się na tego samego protoplastę swojej wiary, na Abrahama. Za twórcę judaizmu jako systemu religijnego uważa się Mojżesza, który przyniósł Izraelitom 10 przykazań. Islam powstał kilkanaście wieków później za sprawą Mahometa, który według muzułmanów otrzymał pełnię objawienia od Allaha i był jego ostatnim prorokiem. Mimo pewnych podobieństw oraz odwoływania się do wspólnego protoplasty, muzułmanów i Żydów różni bardzo wiele. Choćby to, że dla muzułmanów to Ismael, pierwszy syn Abrahama, którego urodziła mu niewolnica Hagar,
był ofiarowany na wzgórzu Moria. Biblia zaś mówi wyraźnie, że był to Izaak, urodzony przez Sarę, żonę Abrahama. Dziś w Tarsie, tak jak w całej Turcji, dominuje islam. Za czasów Szawła było tu obecnych wiele religii. Docierały one z Anatolii, z Rzymu, Grecji, z Dalekiego Wschodu. Wszystkie te kulty nazwalibyśmy dziś pogańskimi. Był już także praktykowany kult cesarza. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. To pierwsza część tak zwanego dekalogu. Żydzi rozproszeni po całym świecie mieli obowiązek zawsze o nim pamiętać, a ojciec rodziny miał obowiązek przekazać go swemu synowi. Mimo wielu kultów panujących wokoło, Szaweł od najmłodszych lat wpatrzony w ojca uczy się tego, co wyróżniało i wciąż wyróżnia praktykujących Żydów – przestrzegania prawa. Prawo to zasady czystości rytualnej, zachowywanie szabatu, modlitwa i wiele innych zasad, które stanowią tradycję. Jej przestrzeganie jest wyrazem wierności jedynemu Bogu Izraela. To właśnie scala żydowski świat. Błogosławiony jesteś Ty, Panie, Boże Abrahama, Boże Izaaka, Boże Jakuba, Boże Najwyższy, Stwórco nieba i ziemi, tarczo nasza, tarczo ojców naszych, nasza nadziejo we wszystkich pokoleniach. To fragment codziennej modlitwy Szemone Esre. Mały Szaweł zapewne powtarzał ją niezliczoną ilość razy. A potem, wraz z ojcem zwrócony ku Jerozolimie, recytował najpiękniejszy hymn, który powtarzany z pokolenia na pokolenie utrzymywał przy życiu i przy wierze ojców rozproszonych po całym świecie Żydów. Mały Szaweł poszedł do szkoły w wieku 5 lat. Społeczność żydowska w Tarsie była już wystarczająco liczna, aby mieć swoją własną szkołę. Nazywano ją Bet Hasfer, co oznacza dom księgi. Każdy żydowski chłopiec miał obowiązek uczęszczania do takiej szkoły.
Oczywiście w takiej żydowskiej szkole z pierwszego wieku nie ma tablicy, stolików, krzeseł. Sala jest pusta. Uczniowie siedzą na prostych ławkach, a naprzeciwko nich na stołku nauczyciel. Każdy uczeń na swojej drewnianej tabliczce pokrytej woskiem stawia pierwsze litery hebrajskiego alfabetu. זה הרעיון של מצוות לימוד תורה, ללמד דור אחרי דור. לא סתם היהודים נקראים עם הספר, דהיינו שהם יודעים ספר, אנחנו יודעים שבמשך מאות בשנים היהודים ידעו קרוא וכתוב, מה שעמים אחרים כמעט ולא היה להם מושג, לפחות בשכבות הנחלשות. לעומת זאת, לא היה ילד יהודי שלא ידע קרוא וכתוב, שלא, בעברית, שלא ידע צורת אות, ידע לכתוב ולדבר. אמנם היה שינוי שחל לפני 2000 שנה. רבי יהושע בן גמלא, אחד מהתנאים, הגיע למסקנה חינוכית מאוד מרחיקת לכת, והקים את הבית ספר הראשון בהיסטוריה. הגמרא מספרת לנו שרבי יהושע בן גמלא ראה את המצוקה של הורים ללמד את ילדיהם. לא כל הורה יכול ללמד את בנו. הם לא יודעים שיטות חינוך, לא יודעים מספיק. ואז הוא הקים את הבית ספר הראשון. אבל עדיין האחריות המרכזית היא על ההורים, כאשר השותפים זה המורים. וכך אנחנו מאמינים עד היום, שהמורה הוא זה שמנחיל את התורה לתלמידים מכוח הבקשה של האב. Najwięcej czasu poświęcano na recytację Tory. Każda szkoła posiada jej kopię. Tora to pierwszych 5 ksiąg Biblii. Uczniowie zapamiętują przede wszystkim 27 rozdziałów Księgi Kapłańskiej, w których jest zawarte prawo. Wersety księgi są powtarzane przez wszystkich razem. Takie metody nauczania jeszcze dziś można spotkać w koranicznych szkołach islamu. Przy tym recytowaniu, dla łatwiejszego zapamiętania, włącza się całe ciało, które kołysze się w rytm recytowanego tekstu. Po opanowaniu sztuki czytania uczniowie kopiują święty tekst własnoręcznie. Po 5 latach takiej praktyki każdy zna prawo oraz język hebrajski, język Biblii. Przychodzi czas na 3-letnie studiowanie prawa ustnego, czyli miszny. Zostało ono ostatecznie zredagowane około II wieku po Chrystusie. Są to spisane komentarze do Tory wybitnych mistrzów żydowskich. Pięć lat nauki prawa i pisania. 3 lata studiowania miszny. Szaweł ma lat 13. W tym wieku każdy żydowski chłopiec jest gotów, aby przyjąć tytuł Bar Mitzwa, syn przykazania. Od tego momentu jest już odpowiedzialny za przestrzeganie prawa. Potem jeszcze kilka lat studiowania i proces edukacji jest ogólnie zakończony. Można zmierzyć się ze światem. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie ten, co wnika w sprawy świata? Czyż Bóg nie uczynił głupstwem mądrości świata? Oprócz żydowskiego wykształcenia, Szaweł miał także dobrą znajomość kultury hellejskiej. Cytował poetów, używał metod dyskusji greckich filozofów, znał rachunkowość, zasady rywalizacji na stadionie. Tak jak Grecy, miłował wolność i wierzył w zasadnicze znaczenie myślenia. Zatem jego umysł był ukształtowany nie tylko żydowską wiarą i tradycją, ale także starożytnym greckim sposobem pojmowania świata. Urodzony w Tarsie, mieszkaniec Azji, po przodkach Hebrajczyk, gorliwy wyznawca judaizmu, mówiący po grecku i znający grecką kulturę, obywatel rzymski, Szaweł, który stanie się świętym Pawłem. Zanim jednak się nim stanie,
Jego charakter będzie się kształtował, a jego wiara będzie się umacniać w centrum świata. Tam, gdzie zrodził się monoteizm. Tam, gdzie zaczęło się chrześcijaństwo. W Jerozolimie. Komunikat Państwowej Komisji